Ej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na 70. odcinek z Euro Truck Simulator 2. Dobra, zaczynamy. Zamówienie zewnętrzne. Zobaczymy, czy w ogóle coś jest. Że Saint-Laurent. Aż do Strasburga. Lion, a czym byliśmy chyba, nie? Tutaj, zobaczmy mapę świata. Byliśmy, by było do Dijon, to byłoby inaczej. Bordeaux też byliśmy. Tu też. Słuchajcie, nie ma w ogóle trasy. Jeszcze zobaczmy sobie rynek taki. Do Lili. Clermont. Niestety nie ma. To nic, słuchajcie. W takim razie wyjeżdżam stąd. Pojadę do tego Bord. Może jest jakiś tutaj krótka trasa. O, to weźmiemy sobie. Na szybciutko. Sorry za mój kaszel. I jak zwykle. Biorę ładunek. Mamy tutaj taką ładną naczepę z piorunami. I jadę, bo muszę, wiecie, wypauzować. Tutaj jest mega problem. Więc obawiam się, że i tak dostanę. Tak dostanę karę za przekroczenie, bo chyba nie zdążę już dojechać na miejsce. Zobaczmy w ogóle, gdzie mógłbym ewentualnie. Wypauzować najszybciej. Najbliżej jest tutaj, ale czy mnie tutaj. Czy ja mogę sobie tędy jechać? Okazuje się, że mogę. No nic, spróbuję. Bałem się, że to. Słuchajcie, sorry, uderzyłem i uszkodziłem ciężarówkę, ale po prostu wykonywałem jakiś niebezpieczny manewr. Tak się tu złożyło. Otwierać bramy. Dziękuję, do widzenia. Dobra, tu nic nie jedzie chyba, nie? Mam nadzieję. Trudno. Zaryzykowałem. Teraz będę pędzić na złamanie karku, ale czy to mi się opłaca? Jak dostanę mandat 1000? Euro, czy za przekroczenie czasu pracy tam były jakieś niewielkie kwoty, więc może nie warto tak pędzić, znaczy nie przekraczać prędkości dozwolonych. Tu jadę na pełnej prędkości, bo to chyba raczej nikt nie jeździ tą drogą. Dobra, tu muszę gdzieś się zatrzymać. Hamuj, hamuj, hamuj. Tu nic nie. Oj, coś mi się porobiło. Chyba za bardzo tutaj się przechyliłem. I przez to mi jakby przerwało działanie free trucka.
właśnie, tu też jest wjazd, ale tu już nie można było tędy wjechać, nie wiem dlaczego. Sorry, coś mi tutaj haczy, ale to nic. Niebezpieczny zakręt, ale ja zawsze dam radę. I tak już dobrnąłem do 70 odcinka, słuchajcie. Znowu wrócił mój ulubieniec. Nie wiem, czy to jest ta sama osoba. Znowu łapkę w dół daje. Także pozdrawiam. A może raczej nie. Bo zaraz się następcy pojawią i co wtedy? Jakaś wioska smurfów jest. No kurczę, co się dzisiaj dzieje z tym free truckiem? Nie mówcie, że już bateria pada. Muszę się tu jakoś ją przystawić muszę ten. No niestety tu jest trochę kręcenia, zanim wjadę tam na tą główną trasę. To niestety, ale... I wydaje mi się, że jak on jest zmęczony, to on wolniej jedzie. Znaczy ja niby wolniej jadę. No jest tam już to miejsce, no ale żeby można było na skróty pojechać. Byłoby fajnie, ale niestety. To muszę po prostu wykręcić. Jeszcze deszcz. Deszcz, wilki jakieś i w ogóle. Spokojnie. No widzicie, co się dzieje? Tu sobie... Dobra, jedź, jedź, jedź. Tu sobie jakoś, słuchajcie, zmienię coś. Może będzie lepiej. Czy odsunąłem trochę. Tam mam dwie pozycje. Tylko że wtedy chyba jest mniej precyzyjny ten układ. Mniejszy DPI albo większy DPI, nie wiem. No i tu muszę, widzicie, tutaj tą drogą będziemy jechać. Tylko muszę wykręcić. Czy jak karę dystanu, to też muszę pauzować, czy już wtedy odpuszczą mi i mogę jechać dalej? Szkoda, tu przy bramkach nie można. Byłoby fajnie, a tak to... Dobra. Tak. Nie wiem, nie widać nic. Pewnie będzie jak ostatnim razem, że prawie byłem blisko i nagle mi tutaj powiedzą, że nie mogę. Dobra, jadę tędy. Chwileczkę, zaraz będę na miejscu. Trochę tutaj podgonić, może akurat nie będzie jechać żadna policja. Wow, nawet burza jest.
słyszę. Tam chyba nawet go trąciłem, bo awaryjny włączył. Ale to to niestety. Musiałem to zrobić, bo widzicie, że... Nie ma czasu. Tu jest parking dla ciężarówek. Gdzie można to parkować? Tu. Okej. No, gaz, gaz. Jesteśmy na miejscu. Dobra. Stop. Ciach, ciach. Udało się. No, niestety. W nocy budzimy się. No, właściwie nie w nocy, bo jest... Już słońce się pojawiło. Jest godzina 6:04. Trochę tak wykręcam, żeby nie uderzyć w żadnego. Już wystarczy, tamtego trąciłem. Mam nadzieję, że tutaj chyba żadnych kar nie dostałem. Spojrzałem się, czy coś jedzie, ale mówi się trudno. No i jedziemy. Tutaj mała odległość, więc myślę, że to dzisiaj będzie taki króciutki chyba odcinek. Nie wiem, czy brać kolejną trasę. Chyba nie ma sensu, wiecie. Dojedziemy tutaj, po prostu wyjechaliśmy z tej elektrowni atomowej i to chyba wystarczy dzisiaj. Muszę jakieś ładne zdjęcie zrobić z tą naczepą, bo ta naczepa jest fajna. Wodami drewna jedzie, to jest niestety bardzo wolno. Za wolno jak na moje standardy. Volvo. I już 6:35. Dojedziemy na 7:05. 33 km do mety. Już widzę miejsce rozładunkowe. Prawda, w tej miejscowości już byliśmy, no ale... Tematem przewodnim było dzisiaj zdążyć przed zmęczeniem. Także już na miejscu. Tutaj. I tutaj na rondzie w prawo jesteśmy już prawie. Będę mógł sobie od razu naprawić. Ciężarówka. Także super.
Proszę bardzo. Serwis. To jest 1000. A, 2900 nawet. No ale musiałem to zrobić, bo wiecie. Nie dało się inaczej. Może jakąś fajną fotkę tutaj przy tym serwisie. Musiał jednak to sobie trochę podjechać, kawałek. Wiozę jakieś rusztowania. Dobra, jest zdjęcie zrobione. Z tą naczepą wcześniej nie miałem zdjęcia, więc super. Zrzucam ładunek i to na dzisiaj wszystko. A nie ten przycisk. To jest to. Jak nie pomylę klawiszy. Okej. Może nie perfekcyjnie, ale okej. Dobra. To tyle. Do następnego odcinka. Zapraszam. Cześć.